Tego jeszcze nikomu nie mówiłem. Bańka na stole o twojej MMA, co robisz? W ringu? Tak. W ringu, ile tam ich jest, którzy cokolwiek umieją na zasadach boksu, to nikt nie dają. Ile jest rund 12 w boksie, to 12 niech mi. A z takim Arturem Szpilką wszedłbyś? Czy sędzia w boksie może być skorumpowany? Wiesz, co to czujesz po znokautowaniu rywala? No, Don Casio przede wszystkim nie umie boksować. Coś próbował, ale mu to wychodzi bardzo słabo. I jakby chciał kiedyś, miałbym, powiedzmy, byłbym na roztrenowaniu i chciałby jakiś medialny sparring zrobić, to możemy zrobić, ale no, walka z kimś takim dla mnie to nie jest kompletnie sportowe wyzwanie, to jest po prostu trening, można z kimś takim zrobić. Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi. Jeszcze prawdopodobnie w tym roku Mateusz Masternak stanie do walki o tytuł Mistrza Świata. Nim zaproszę Was na wywiad z najbardziej wziętym polskim pięściarzem, to chciałbym Wam przypomnieć, że realizacja filmów na terenie całego kraju jest możliwa dzięki wsparciu partnerów. Jednym z nich jest serwis chroń.pesel.pl. Czy zdarzyło się Wam dostać SMS-a rzekomo od kuriera czy dostawcy prądu z podejrzanym linkiem, na przykład do opłaty rachunku? Kliknięcie w taki link może skończyć się spłacaniem nie swojego kredytu. W odpowiedzi na takie zagrożenie powstał serwis chroń.pesel.pl, który monitoruje w czasie rzeczywistym potencjalne próby wyłudzeń. Jak to działa? Gdy twój PESEL wpadnie w niepowołane ręce i ktoś spróbuje zaciągnąć kredyt na twoje skradzione dane, to ty dostaniesz powiadomienie SMS z informacją, jaka instytucja sprawdza twój PESEL w bazie KRD. Jeśli sprawdzał Cię na przykład bank, któremu nie udzieliłeś upoważnienia, może to świadczyć o próbie wyłudzenia na Twój PESEL. Wtedy, korzystając z pomocy konsultanta Chroń PESEL, możesz zapobiec wyłudzeniu lub ograniczyć jego konsekwencje. Serwis monitoruje także Twoje dane osobowe, ujawnione bez zgody w internecie, oraz powiadomi Cię SMS-em i e-mailem, jeśli ktoś założy na Ciebie firmę, na tzw. słupa. Więcej informacji o usłudze i obowiązujących pakietach znajdziesz w opisie filmu. A teraz wspólnie z Mateuszem porozmawiamy sobie m.in. o zarobkach w boksie. Za swoją pierwszą walkę dostałeś w okolicach kilkuset dolarów, prawda? Nie tysięcy, tylko kilkudziesięciu. Ja właśnie gdzieś ostatnio jakiś robiąc sam porządek w swoich jakichś papierach, znalazłem swój kontrakt pierwszy z roku 2006. Za swój debiut zawodowy dostałem 600 dolarów. A miałeś karierę amatorską za sobą? Nie jakąś bardzo rozbudowaną wieloletnią? No, tak, późno ale zacząłeś. Późno zacząłem, ale miałem tam około 50-60 walk. Byłem mistrzem Polski juniorów. Dwa razy byłem na mistrzostwo Polski seniorów w 2005 roku. Tam przegrałem w półfinale jednym punktem i ja tego nie sprawdzam, ale ktoś mi mówi, że jakbym wtedy z mistrzem przegrałem jednym punktem malutkim, jakbym wtedy to wygrał i później finał, to byłbym chyba najmłodszym powojennym mistrzem Polski seniorów. No ale nie, byłem brązowy medal, za rok był srebrny medal. No i właśnie. I poszedłem na zawodowstwo. Tak, i gdy widzisz różnego rodzaju ten finansowy przynajmniej splendor, który bije z gal freakfightowych, których też teraz personalnie nie chcę atakować i rozliczać, bo mam wrażenie, że są takie, które już idą w dobrą stronę i takie, które jednak w tym bagienku chciałyby się zakotwiczyć i trwajmy. No to gdy słyszysz o tych wypłatach, to jakie jest twoje odczucie? Bo Krzysiek Włodarczyk, który siedział kiedyś na twoim miejscu, no zrobił takie kilkuminutowe tutaj rozliczenie z obecną sytuacją i powiem ci, że wcale nie został tam w komentarzach przez widownię pouczony, tylko przyznano mu rację w sumie. Powiem tak. Jest to może smutne dla prawdziwego sportowca, który się trudzi, poci, zarabia grosze krwią i potem. A ktoś taki, który tak naprawdę on nie umie walczyć, on nie umie trenować. On nie wie, jak trenować. On nie wie, jak wygląda prawdziwy trening. Zarabia setki tysięcy. No, natomiast byłem ostatnio na naszym pięknym wrocławskim AWF-ie i tam jeden z profesorów, tak rozmawiamy i on mówi tak czysto, tak poważnie: wiesz, Mateusz, normalnym ludziom dużo pieniędzy jest niepotrzebne. No tak. I to, wiesz, dużo. Pytanie, co to znaczy dużo. Natomiast
nie wszystko można zrobić. To ja zawsze mówię, ja nie boksuję dla pieniędzy, ja boksuję za pieniądze, a to jest cholernie duża różnica. Pokazałeś i to przy okazji walki, wejdę ci w słowo, bo to jest wręcz absurdalne, że galę na stadionie we Wrocławiu kojarzy chyba każdy kibic boksu. Włodarczyk, znaczy nie Włodarczyk, tylko Adamek, Kliczko. Ty byłeś w co-main evencie i też gdzieś trafiłem na informację, że, którą mi zresztą potwierdziłeś przed nagraniem, że zostałeś przez team promotorski nie do końca fair potraktowany, bo twoja garza, która miała wynosić kilkadziesiąt tysięcy dolarów, finalnie zasiliła konto twojego przeciwnika, który powiedział, że walczyć to on może, ale za troszeczkę więcej, więc szybka piłka, albo Masternak oddajesz, albo nie walczysz. A ty potem dzięki tej promocji na tej gali miałeś okazję trafić na dobry kontrakt, prawda, później. Tak, generalnie było tam chyba po 20 tysięcy było przewidziane dla mnie i dla rywala, na naszą walkę, bo budżet 40 tysięcy dolarów. No i mój rywal nagle powiedział, co, do Masternaka? 23-0? U niego w mieście, na mieście nie ma coś, za 40 przyjadę i koniec. No ale ona mówi, że budżet cały jest na tą walkę 40. No to ten Amerykanin mówi, Carl Davis, że sorry, nie przyjeżdżam. No i jakoś wynegocjowali, że 1500 dolarów oddał mi i dzwoni do mnie Katie Duwa i mówi, co Mateusz, jest taka i taka propozycja. Walczysz czy nie? Ale to wręcz obrażające, nie? Za 5000 walczysz. Tak, a tym bardziej, że ona chciała bardzo mnie mieć w swoim zespole. To tak sobie pomyślałem, no to mnie, mówię, kobieto, zachęciłaś do walki. Do współpracy później. Do współpracy, tak, no ale... No co, tak z trenerem już świętej pamięci Gmitrukiem walczymy czy nie walczymy, no bo ja nie zarabiam, to mój trener, który 2 miesiące ze mną pracował, tak samo nie zarabia. Ile tam trener, 20%? No tak, no powiedzmy. No ty się jaka dostał? ja chyba trener mi w ogóle 1000 zł, no więc... No i co? Wziąłem, walka była transmitowana w RTL, w niemieckiej telewizji i na drugi dzień już dostałem telefon od grupy Zauren, że chcieliby mnie mieć u siebie i żebym przyszedł na rozmowy. No i to, mało tego jeszcze nikomu nie mówiłem. Jak ja powiedziałem o tej sytuacji, to od niemieckiego promotora wtedy na zachętę, oni mi zapłacili za tą walkę. O, no to tak, faktycznie. 20 tysięcy euro mi dali. Ale z czego to się bierze? Bo to jest właśnie dla mnie nie do końca zrozumiałe, ale może ty rozwikłasz tę zagadkę, że tutaj na tym polskim rynku to ciągle słychać o tych kłótniach promotorów, o tych takich negocjacjach w takim weselnym stylu, no, gdzie tam jakieś przepychanki, agresja i straszenie się na Twitterze, a jak w Niemczech dogadasz kontrakt, na papierze coś jest, to potem jest, nie? Zdecydowanie tak. Z czego to się bierze? Tu niektórzy mówią, że tam gdzieś miały walki wyjazdowe. W Niemczech pod takim względem nieraz było tak, że zawsze każdy chciał, ja chciałem jak najwięcej zarobić, oni jak najmniej dać. No, ale tam było czym się dzielić. Była jakaś szarpanina, natomiast no, nie było tak, że jak umówiliśmy się, to tego później nie ma. A w Polsce, ja nie wiem czemu tak wynika, wydaje mi się, że w Polsce to jest bardzo małe środowisko. Te wszystkie przepychanki medialne i tak dalej, niedobrze wpływają na całokształt naszego środowiska pięściarskiego, bo wydaje mi się, że nieważne, czy jesteś od promotora X czy Y, my powinniśmy być tak summa summarum drużyną i generalnie jest tak, że jest jakaś gala, nawet dobra gala. To dlaczego ty nie możesz powiedzieć, że to była dobra walka, dobra gala, że udało się coś zrobić tamtemu promotorowi, tylko wbijesz mu szpilę. No i to jest na każdym kroku. Dla mnie to jest bardzo małe. To jest bardzo małe i wydaje mi się, że to nie ma sensu. Ale nie wiem, być może niektórzy ludzie tym się po prostu karmią. Boks trochę... Nie ma rozkwitu boks. Nie mamy mistrzów świata, nie mamy sportowego wyniku, nie mamy jakiegoś takiego lidera, który by ciągnął za sobą tłumy. I to się zmieni. Masz jakiegoś wychowanka? Jeszcze ja nie powiedziałem ostatniego słowa. A, okej. Więc. Okay. Trochę cię podpuszczam. No. Więc.
ale boks mimo wszystko został z boku. Jednak to jest bardzo stara dyscyplina, która ma swoje głębokie, mocne korzenie, zwłaszcza w tym takim środowisku, który jeszcze nie operuje tak, albo inaczej, już nie opanowała tak dobrze, sprawnie smartfonów wszystkich, więc oni, ich bardziej interesuje klasyka. I teraz zauważ, kto ogląda te wszystkie friki. Tam średnia wieku to jest 15 lat. A może masz takie badanie? Tak, słyszałem o tym, tak, to jest potwierdzone. I na szczęście moje dzieci nie znają żadnego nazwiska, natomiast niektórzy koledzy, którzy mają ciut starsze dzieci od moich, mówią właśnie, że jego córka ostatnio przypadkowo się dowiedziała, nas zna wszystkich. W porządku. A powiedz mi, są jakieś pieniądze, które byłyby cię w stanie skłonić do tego, żebyś zawalczył w Fame MMA, dajmy na to, czyli takiej flagowej organizacji? Wiesz co, ja już tak teraz inaczej na to wszystko patrzę. Pamiętaj, że to mogą być deklaracje, które będę miał w ciągu dalszy. Nie. Generalnie mogę, ogólnie mnie to nie interesuje, ale ktoś mi kiedyś zapytał, czy chciałbyś się sprawdzić z kimś tam na zasadach boksu, z jakimś tam freakiem. To mówię, on się ze mną może sprawdzić, bo jaki poziom reprezentuje, żebym ja się z nim sprawdzał. To ogólnie źle zadane pytanie. Wiesz co, chodzi mi takie nieraz po myśli, wyszedłbym tam do tego, oczywiście na zasadach boksu, absolutnie nie interesuje mnie kopnięcia, nic, tylko rękawice, sztuka bokserska. To z takim jednym czy drugim, kimś, kto nawet nie umie trenować, już nie mówię o walczeniu, to tak chciałbym mu, żeby ta walka została zakontraktowana na przykład No Limit Round i tak, żeby popatrzeć mu w oczy, jak on się męczy. Rozumiesz? Bo wiesz, tam jest generalnie tak, jak masz siłę, to walczysz, a jak nie masz, to się poddajesz. No idealny układ, rozumiesz? I ja na przykład, boksując teraz jedną rundę, drugą rundę, wiesz, dostajesz cios, aż prąd czujesz w piętach. No wytrzymałość twoją stroną była zawsze mocna. No i wyobraź sobie, ale to wytrzymałość jest w głowie. Czujesz krew tutaj, ci podchodzi od płuc, nie masz siły, a ta kobieta piękna, ale patrzysz, jak ona niesie cię numer 3, a ty jesteś wypruty jak dętka. Tu masz ochotę wziąć i nie, mówię, no nie, no ona się pomyliła, no, jeszcze tam jedynka brakuje, jaka dwójka, 12 chyba. A ty wiesz, jesteś świadomy, że ty masz przed sobą jeszcze 10 rund pełnej walki, jeśli nie wygrasz szybciej. Więc ty cierpisz bólem, to jest, boks to ból, boks to 12-rundowa walka. Facet, ja na przykład teraz wygrywam praktycznie rundę za rundą. W 11 rundy mój rywal uderzył jeden sierp, drugi sierp, trzeci sierp, lewy. I aż tak, poczułem ten zamach. Tak. I wiesz, ja tak mówię, jakbym nie miał tutaj ręki, to mówię, głowa mi spada. Rozumiesz? Ciężkie ręce. I to, rozumiesz, bo to ktoś, to teraz nawet ostatnio gdzieś czytałem wywiad z Sugarem Rayem Leonardem. I on mówi, boks to umiejętności, boks to łzy, boks to cierpienie. Mówię, jak ja wychodziłem do Haglera po 3,5-rocznej przerwie, mówię, po 6 rundzie cierpiałem. A ci ludzie nie są nauczeni czegoś takiego. Oni nie mają charakteru. To jest coś, nie mają charakteru, nie mają umiejętności, wygrywają umiejętności. A oni... To jest właśnie różnica między sportem a sportem i fast foodem. Tak, czyli odpowiadając na pytanie, reasumując, bańka na stole od Fame MMA, co robisz? W ringu? Tak, w ringu, ile tam ich jest, którzy cokolwiek umieją na zasadach boksu, to niech mi dają, ile jest rund, 12 w boksie, to 12 niech mi dają. A z takim Arturem Szpilką wszedłbyś? Na zasadach... Bo teraz by było łatwiej się dopasować wagowo. Na zasadach MMA? To takie coś, to się źle kończy, bo to... Ale na zasadach bokserskich? Wiesz, na zasadach bokserskich to jest boks, to można zrobić. Ale teraz wyobraź sobie, że dwóch pięściarzy, dajesz im takie rękawice i każesz im boksować, to takie coś się zazwyczaj źle kończy, rozumiesz? To nie można. Ale źle się kończy dla widowiska? Dla zdrowia. No widowisko będzie kapitalne, nie? Krew się będzie lać i tak dalej. Chodzi o to, że zbyt duża... Bo to MMA się charakteryzuje wszechstronnością i jesteś
dobrym stójkowiczem, zapasy dobre i tak dalej, wtedy trafiasz na zawodowstwo, powiedzmy w cudzysłowie, i funkcjonujesz. Natomiast boks to jesteś wybitny górą, a dołem niekoniecznie, prawda? Tam już takie rozróżnienie jest diametralne, czyli chodzi o to, że po prostu wy macie tak dopracowaną górę, że gdybyście dostali te rękawice takie typowe do MMA, to by się to po prostu pokończyło połamaniami i tak dalej. Ja tak uważam, że no nie można dać po to, ktoś, wiesz, boks też cały czas naciąga tę zasadę, żeby ten boks był jak najbardziej brutalny, jak najbardziej widowiskowy i tak dalej. Natomiast no, nie można porównywać rękawic bokserskich do rękawic MMA, to jest... Dwa światy. Mówisz o tym, że boks naciąga, żeby było coraz bardziej widowiskowo. No teraz ja na przykład rękawice. Mój rywal teraz sobie zażyczył, żeby były Everlasty meksykańskie. I były. Czyli to są nie dość, że małe rękawice, ta włóknina, wykładzina w środku, nie dość, że jest jej mało, to jeszcze jest miękka. Mhm. Czyli też trochę tak uderzasz jak gołą pięścią, bo to cię docinają. Jaki miał cel w tym, skoro i ty też mogłeś mocno trafić? Wierzył w to, że on ma jednak mimo wszystko mocniejsze uderzenie, no i że przechytrzy, że próbuje mnie znokautować. Tak twierdził, że dużo ciosów przyjmuje. No i że któryś, jak on ulokuje, no to twierdził, że po jego ciosach rywale nie wstają. Mówiłeś chwilę temu o tym, że boks próbuje nagiąć jakby warunki, może inaczej, jakieś reguły gry, w cudzysłowie, ale mam wrażenie, że często wizerunkowo cierpi przy okazji walk, które nie są rozstrzygane za sprawą nokautu. Bo przecież różnego rodzaju kontrowersje w ostatnich latach sędziowskie miały miejsce i myślę, że to jest nie do porównania z żadną inną dyscypliną. Z czego to się bierze? To są układy sponsorskie, jakieś zależności wzajemne? Czy sędzia w boksie może być skorumpowany? Wiesz, wszędzie to jest biznes. Wiesz, dla mnie to jest sport, dla niektórych ludzi takie coś to jest biznes. I pięściarza możesz porównać trochę jak do aktora swojego teatru. Więc dany promotor chce mieć i dana publiczność chce mieć swoich aktorów. Ci rywale, którzy przyjeżdżają, to są statyści tak naprawdę. Oni chcą patrzeć tylko na to, jak ich idol wygrywa. I naciąga się niestety te werdykty, co jest absolutnie złe dla sportu. I rozumiem, jak jest walka wyrównana i ktoś przyjechał, no to jeśli jest walka wyrównana, a ty wyłożyłeś $500,000, no to jest logiczne, daj swojemu, ale skoro rywal zasłużenie wygrał, no to nie wolno krzywdzić i to jest bardzo złe. Sam o tym się kiedyś przekonałem i to jest naprawdę paskudne. Ale zadziałało to na twoją korzyść czy niekorzyść? No zdecydowanie niekorzyść. O której walce mówisz? O tej Werpa. Mhm. No, tam wygrywałem faceta, miałem dwa razy na deskach. I wygrywałem praktycznie każdą rundę i w ostatecznym rozrachunku przegrałem, więc jest to bolesne. Natomiast widzisz, jak biegniesz, jak rzucasz, jak skaczesz, no to masz fotokomórkę, coś tam. A tutaj w boksie, no dany sędzia powie ci tak, słuchajcie, cała sala i plus wszyscy inni widzieli, że wygrał zawodnik z niebieskiego narożnika. Ale ja z mojego stołka i z mojej perspektywy wygrał zawodnik z drugiego narożnika. Mhm. I on ma takie prawo. I on powiedział, i z mojej punktu było tak ustawione, i on ci powie tak. To kiedyś Muhammada Alego krytykowali, że wygrał jakąś walkę, chyba jedną rundę. No to on mówi, Ali mówi coś w tym stylu, że mówi, słuchajcie, to mówi, jaki sprinter wygrał o 0,01 sekundy. Ktoś rzucił oszczepem o 2 centymetry. Ktoś dosłownie o milimetr buta cię wyprzedził. A mówi, a ja wygrałem całą jedną rundą. Nie jednym ciosem, nie jednym unikiem. Całą rundą, 3 minutami. A pamiętasz i wy taką... macie pretensje do mnie? A odnosząc się do tego polskiego podwórka, pamiętasz taką walkę Szpilka-Wach? Tam było sporo kontrowersji. Jak ty to widzisz po czasie? Wiesz co, ja już tak nie pamiętam. Jak na żywo, wiesz co, bo to takie coś, wiesz, nie oglądałem tej walki nigdy drugi raz. Takie coś trzeba obejrzeć najlepiej bez głosu, bez żadnych emocji i tak dalej. Bo nieraz jest tak, ja nie mówię, że akurat konkretnie w tym przypadku tak było, ale nieraz jest tak, że powiedzmy walkę mamy 10-rundową i ty ze mną na przykład wygrywasz 4 rundy
bardzo wysoko, że widać, każdy kibic z gołym okiem widzi, że te twoje 4 rundy z 10 była twoja olbrzymia przewaga. Natomiast moja wygrana w tych 6 rundach była bardzo niewielka. I optycznie wygrałeś ty dla kibiców. Czyli każda ale runda jak, to nowa walka. Tak, ale jak później podliczasz małe punkciki, no to ty wygrałeś 4 rundy, ja wygrałem 6. I mi rękę podnoszą i gwiżdżą, bo publiczność wydaje się ty. Ja tu przypomnę walkę Aleksandra Powietkina z Marko Hukiem. Właśnie tak było, że Huk wygrał mniej rund, ale z znaczną przewagą, a Powietkin wygrał małą przewagą, ale więcej rund. I były niby kontrowersje, ale jak obejrzysz to na chłodno, to później suma sumaru okazuje się, że sędziowie mieli rację. Więc nie pamiętam do końca. Wiesz, generalnie jak to przysłowie mówi, nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz. I początkowo Artur wygrywał walkę, technicznie pięknie boksował, ale później walczył o życie. Był na deskach, walczył, jak to Andrzej Kostera mówi, jedną nogą był w grobie, a na drugiej stał na skórce od banana, tak? Więc, ale jednak dotrwał, więc jakby liczyć te punkty, nie chcę tam jakoś się wypowiadać. A jakie wy obecnie macie relacje? Z Arturem Szpilką. Bo tam swego czasu były napięte. Nie, teraz mamy bardzo dobre, wspieramy się, przed walkami Artur dzwoni, czy ja, czy coś. Sparring także partner, tak? Teraz mówił, że opytaje zawodnikiem leworęcznym, że mówi, jeśli będę potrzebował, to on służy pomocą, miłe, więc... Zmienił się? Artur? No wydaje mi się, że tak. Bo Krzysiek Włodarczyk nie wierzył w jego zmianę i to mnie też tak trochę zdziwiło, bo kurczę, to jest wręcz zauważalne w każdym wywiadzie, że przychodzi gość, który kiedyś był bardzo, bardzo butny, ale no, życie go trochę nauczyło pokory i ogólnie rzecz ujmując, to wcale nie musi być dla niego, bo wiesz, sportowcem jesteś przez kilkanaście lat, prawda, w prime, czy tam parę lat w prime, nawet czasami parę miesięcy, a człowiekiem jesteś przez kilkadziesiąt lat, 70 parę w Polsce, dajmy na to, i zmierzam, średnio liczę długość życia mężczyzny i być może taka pokora wyniesiona z zawodowego sportu zaprocentuje w kolejnych latach, że finalnie to wszystko wyjdzie mu na dobre. No. Myślę, że tak, aby tylko więcej nie tracił zdrowia, bo już kilka nokautów w swojej karierze miał. No, boks uczy, boks, sport uczy szacunku, uczy pokory i możesz dużo mówić, natomiast w ringu jesteś sam. Tam już nie żadna gadanina, ni kto jest mądrzejszy, piękniejszy, ma lepiej świecące buty, nie ma to znaczenia. Liczy się ty, twoja głowa, twój charakter, twoje przygotowanie, twoje umiejętności i poświęcenie. Co to czujesz po znokautowaniu rywala? Wiesz co, to się zmienia. Odkąd jestem ojcem, to wiesz co, ja nie czuję się dobrze po nokautach. Uważam, że boks i tak jest brutalny, że ta walka tak długo trwa, to ja na boks patrzę trochę jak na sztukę i ogólnie czuję się z tym bardzo źle i jaram się tym, jak ja kogoś oszukuję. Ostatnio słyszałem takie słowa, że polityka to sztuka kłamstwa, a ja analogicznie bym powiedział, że boks to sztuka oszustwa, oszukać kogoś. Pokazać, że już nie masz siły. Tak, pokazać. Że trochę rękę opuszczasz. Tak, że masz błędy, że nie popracowałeś na tym, że masz zaległości. I tym się karmię. Wiesz, nokaut, wiem, że kibic chce, żeby ten rywal leżał i najlepiej się nie mógł podnieść. I no, jeszcze ja miałem jakieś tam, mój rywal, jakieś kłopoty później po walce, jeden zdrowotny. Ale ty się dobrze trzymasz cały czas. Jednak jak się rozmawia z zawodowymi pięściarzami, to mam wrażenie, że po latach okazuje się, że jakieś deficyty, jakieś te obicia głowy, no mają znaczenie dla chociażby swobody wypowiedzi. Wiesz co, no tak... Cieszę się, bo boksuję od roku 2002, to już 21 rok idzie. To oczko, tak? Więc no ja w swojej karierze może nie miałem zawsze szczęścia do promotorów, do sędziów, ale miałem szczęście do trenerów. I to, że jako 19 latach spotkałem kogoś takiego jak Andrzej Gmitruk, który właśnie... On na początku w siebie nie wierzył. No, dosyć szybko uwierzył. I co? No i on uczył właśnie takiego chytrego boksu,
w ringu, żeby być takim lisem, żeby ktoś pruł powietrze, a ty przepuszczasz pyk, pyk, przepuszczasz pyk, pyk. Może to nie jest boks najbardziej widowiskowy, ale to jest boks, który pozwala po 21 latach rozmawiać tak, jakbyś nie boksował. I dzięki właśnie takim ludziom czuję się osobą niewyboksowaną, niewypaloną, bo to nie tylko chodzi o samą walkę, bo wyobraź sobie, jak wychodzisz do ringu, żeby się przygotować, to ty masz, nie wiem, 6, 8, 10 sparingów. Nieraz z dwoma chłopakami. I nikt tego na boksereku nie liczy. I tego nie liczy. I to wiesz, to w każdym sparingu zadajesz na rundę średnio, nie wiem, 70 ciosów. Od wszystkich nie da się uniknąć. Więc tych ciosów, same walki, to często jest tak, że to jest jakiś tam odsetek. Przyjeżdża ci, wiesz, na sparing ci jeden wchodzi na 4 rundy, wychodzi i świeżo wchodzi na kolejne. I właśnie tu jest rola trenera, żeby szanować zdrowie zawodnika. Jeśli widzisz, że ten twój zawodnik przyjmuje ciosów, gdzie normalnie by ich nie przyjął, to przerywasz taki sparing, bo nie ma sensu. I tak samo głowy, w czasie walki. Głowy nie utwardzisz. W czasie walki też czasami obecność trenera i jakaś chęć wycofania się powinna być przedłożona nad własną korzyść. Dokładnie tak. Kiedyś byłem na jakimś turnieju, nie pamiętam gdzie. Oglądam walkę. Dzieciaki miał, nie wiem, po 14 lat. I tak patrzę, w pierwszej rundzie, no generalnie jeden chłopak jest tylko bity. I wiesz, myślałem, że po pierwszej rundzie będzie koniec. Podszedłem do tego trenera, do tego, którego zawodnik jego przegrywał. Mówię, podaj go, bo ja wejdę na ring i zatrzymam tą walkę. I poddał go. No wiesz, ja nie wiem, tak patrzę. Patrzy na to, teraz wiesz, trenera z trenera robisz internetowo nawet, trenera boksu. To ktoś to uwolnił ten zawód i... No zawód niereglamentowany, to jest tak. W ogóle ze wszystkimi trenerami w ten sposób. Tak, i wyobraź sobie, że taki ktoś nigdy nie był na sali bokserskiej i to, nie wiem, boks niektórym pomaga, nie wiem, udowodnić coś, zwiększyć swoje ego, wartość i tak dalej. I facet nie wie, co to jest przyjęcie czystego ciosu w ryj, w głowę, jakie to jest, wiesz, spustoszenie, co się dzieje. I widzisz to biedne dziecko, 14 lat, nieraz, boże, dziewczynki patrzą. Są tuczone, a ci trenerzy tak stoją i tak patrzą, co oni robią. No to ja wtedy podszedłem, mówię, podej go, bo ja wejdę na ring, zatrzymam tą walkę. Jasne. Powiedz mi, proszę, Mateuszu, jedną rzecz, bo rozgadaliśmy się na tematy takie bieżące, niekoniecznie, ale ogólne bardziej. To teraz przejdźmy do tych bieżących. Masz dopiero 35 lat. Kliczko do 40 z hakiem, tam jeden, drugi gdzieś się wykazywał. Najman też 40 parę lat, cały czas czynny zawodnik. Tutaj sobie trochę żartuję. Ale zmierzam do tego, że ty jeszcze masz przed sobą parę ciekawych wyzwań sportowych. Jak widzisz swoją przyszłość? Najbliższą i dalszą. No ta najbliższa, mam nadzieję, że będzie bardzo kolorowa. Dlatego, że tą drogą ciernistą idę od roku boksu zawodowego, roku 2006. No i wydaje się, że jeszcze nigdy tak blisko walki o Mistrzostwo Świata nie byłem jak teraz. Bez dwóch zdań, tak. I chciałbym teraz spełnić wielkie swoje marzenie. Chciałbym spełnić marzenie moich najbliższych, którzy od bodajże ponad 10 lat zawsze przy wigilijnym stole życzą mi tego właśnie, żebym na swoich biodrach sobie zawiesił pas mistrzowski. To jest to, jak również kibiców, bo widzisz, ja jednak zostałem takim trochę stałym w uczuciach i jest cała masa kibiców, która to docenia i to też chciałbym zrobić dla nich, bo wydaje mi się, że moja droga od kogoś, kto wiesz, wymyślił sobie, że będzie sportowcem. Wiesz, u mnie na wsi nie było nic, zero sportów. Jak ktoś biegał, teraz oczywiście to się zmieniło, to wyobraź sobie, że sąsiadka mówiła, chłopie, ty weź się do roboty, a nie siłę marnujesz na bieganie. Takie było postrzeganie. Ale to takie rzeczy gdzieś pojawiają. Więc ta moja droga, ten czas, trud, chcę, żeby to się wszystko ziściło i w postaci pasa mistrzowskiego, bo to jeszcze może nie na ten odcinek, ale
myślę, że moja droga, jak kiedyś ktoś z tego napisze scenariusz, to będzie nie gorsza jak film Rocky. To musisz dbać faktycznie o to, żeby tę swoją legendę jeszcze umocnić, gdzieś stworzyć, jeszcze dopompować, bo wtedy myślę, że jak najbardziej. No to byłby szczyt. Natomiast... Brakuje ci tego mistrzostwa po prostu, nie? Tak, czuję w głębi, że niektórzy nie byli lepsi ode mnie. Nie będę mówił, że byli gorsi, ale nie byli lepsi. A już są uznawani za byłych mistrzów i legendy, więc wydaje mi się, że mi się po prostu to należy i zrobię to. No kurczę, to odważna deklaracja bardzo. Wiesz co, zrobię to w takim sensie, że wejdę do ringu i dam z siebie wszystko. Po walce, jak nie wygram, a będę wiedział, że nie dało się zrobić nawet jednego grama więcej, no to i tak będę spełniony. Po prostu ktoś był poza moim zasięgiem. Ale wydaje mi się, że takiego pułapu nie ma. Robisz to dla siebie, ale także dla najbardziej oddanych kibiców. Twoim kibicem jest też na pewno twoja żona. A wątek ten został zauważony przez widzów, którzy zostali przeze mnie upoważnieni do zadania ci paru pytań na karcie społeczności i też na Instagramie, do którego serdecznie was zapraszam. Parę dni temu powiedziałem, że Mateusz będzie moim gościem i ktoś o to zapytał, czy jego żona ma młodsze siostry. Czy twoja żona ma młodsze siostry? Ma jedną młodszą, ale zajęta żelata dzieciata, także już... Dobrze, to zadamy jeszcze jakieś 2-3 pytania, żeby rozluźnić formułę na koniec i żebyście też mieli poczucie, że realnie mogliście uczestniczyć w tym odcinku. Czy w przyszłości będzie walczył w formule MMA? Na pewno w formule MMA nie będzie, bo ja boję się rąk rywala. Jak jeszcze miałbym się bać łokci, kolan, kopnięć i nie tylko po głowie, po częściach do pasa, ale jeszcze niżej, sobie nie wyobrażam, za dużo tego jest. Ja jestem małostkowy, rozumiesz? Więc nie, dziękuję bardzo. Ktoś zadaje pytanie, czy zawalczyłby w boksie z Don Cassio? Czy Don Cassio chciałby zawalczyć ze mną, tak? Bo ja z nim... Nie, czy ty chciałbyś zawalczyć, czy zawalczyłbyś? Tak to rozumiem przynajmniej. No, Don Cassio przede wszystkim nie umie boksować. Coś próbował, ale mu to wychodzi bardzo słabo. I jakby chciał kiedyś, miałbym powiedzmy, byłbym na roztrenowaniu i chciałby jakiś medialny sparring zrobić, to możemy zrobić, ale no, walka z kimś takim dla mnie to nie jest kompletnie sportowe wyzwanie, to jest po prostu trening, można z kimś takim zrobić. Okej, zadamy ci jeszcze jedno pytanie. To jest akurat deklaracja, która pewnie spotka się z jakimś odzewem, czy to publiki, czy może niekoniecznie tylko tutaj na tym kanale pozostanie, więc odpowiedzialność za swoje słowa musisz wziąć w kontekście właśnie tej swojej ostatniej wypowiedzi. O, Master to świetny gość, ale będzie mu ciasno w Malaczu i na podstawie tego stwierdzenia ja zadam ostatnie pytanie. Czy faktycznie tak tutaj ciasno, jak mówią? Nie jest ciasno. Zmieściłeś się bez problemu. Zmieściłem się. Dobrze, także. Mateuszu, bardzo ci dziękuję w takim razie za spotkanie. Bardzo, myślę, że życiowa, pouczająca rozmowa. Są jeszcze porządni ludzie, okazuje się. I to wcale nie trzeba szukać gdzieś daleko. Dobrze, no to w takim razie bardzo wam dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, za czas, który nam poświęciliście. Do zobaczenia. Dzięki, bardzo pozdrawiam. A, w komentarzach napiszcie Team Master. Myślę, że to będzie też taka fajna, no fajne wsparcie dla naszego przyszłego mistrza w komentarzach i też szansa dla nas, żebyśmy zobaczyli, ile osób obejrzało ten odcinek do końca. Dzięki, cześć. Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.